Cześć, witam wszystkich, Epoka Akwaria Was z tej strony. I po prawej stronie mojego otoska widzicie nieproszonego gościa. Jest ich więcej. Są jakieś malutkie, przeźroczyste, wstrętne ślimaczki. Nie mam pojęcia, jak się one nazywają, ale prawdopodobnie potraktuję je helenkami. Ale Was, jeśli ktoś potrafi je rozpoznać, to prosiłbym o informację, jak się one nazywają i ile helenek potrzeba do zwalczenia ich plagi, bowiem jak wczoraj włączyłem światło po pracy, wczoraj w nocy, to było ich całkiem sporo i chciałbym je już zwalczyć w zarodku, a nie jak opanują całe akwarium. No i jeszcze jedna kwestia, skąd się one u mnie w akwarium wzięły, czy wraz z nowymi roślinkami, które już mam od 2-3 tygodni, a one dopiero by się teraz ujawniły. Czy może, chociaż w to wątpię, ale no nie wiem, czy jest taka opcja, że przyszłyby do mnie z szyszkami olchy czy liśćmi dębu, bo właśnie te rzeczy mam od niedawna i nie wiem właśnie, czy może na tamtych roślinkach były jajeczka i dopiero teraz te ślimaczki podrosły i się ukazały. No proszę o opinię, o rady. No i ile tych helenek potrzeba do zwalczenia ich plagi? A tutaj, jak widzicie, moja Sagittaria subbutala poszła również pod nóż i została przycięta na wysokości 2 cm od podłoża. A to wszystko za sprawą glonów, które ją obsiadły i z powodu tego, z tych braków, o których ostatnio mówiłem, że strasznie mi gniła, wyglądała nieestetycznie, po prostu postanowiłem ją jakoś odświeżyć. Nieraz zastanawiałem się, czy tą roślinkę właśnie można tak ciąć przy podłożu, czy tak samo będzie się zachowywała jak parwulka, jakieś inne trawnikowate roślinki i teraz widzę, że tak, że przyciąłem ją w środę, a już niektóre listki urosły, poszły w górę, są ładnie, soczyście zielone. Także wygląda to o niebo lepiej. Myślę, że właśnie, że znowu mi się udało z tym brakiem azotu, że znowu, gdy podałem ten azot, potas, te roślinki już nie są takie żółte, jak to było na ostatnim filmiku. Nic tam nie gnije, wszystko się fajnie rozwija, ale po ostrej zrybce od Big Fisha rzeczywiście postanowiłem zakupić sobie takie najtańsze testy paskowe, aby móc tego w miarę kontrolować to, co mam w wodzie, bo tak chłopak mi pisał, że na oko tego nie widać, a jednak tak na czuja działać cały czas to trochę balansowanie tak na krawędzi, bo wiadomo, na razie 2 razy mi się udało. Ale za trzecim razem może być inaczej, a nie chciałbym stracić tego akwarium, tego zbiornika przez jakąś głupotę. Więc te najprościejsze, na razie najtańsze paski sobie kupię, by zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądało, co one będą mi pokazywały. A w przyszłości będę się zastanawiał nad kropelkowymi, ale to tak na razie się pobawię tymi paskami. A w tej chwili obserwuję ładny wzrost Sagittarii, do której się przyzwyczaiłem, że zawsze była większa, taka bujna, zarośnięta tutaj za prawa strona. Teraz takie wszystko takie ścięte jak na żniwach. Ale mam nadzieję, że kilka tygodni minie i ta trawka będzie jeszcze ładniej się prezentowała niż to było dotychczas. Tak więc reasumując ten mój krótki dzisiejszy odcinek, jeszcze raz proszę o odpowiedź, co to są za ślimaczki, takie 2-milimetrowe przeźroczyste, ile potrzeba helenek, by zwalczyć ich plagę, a co do trawki, co do Sagittarii subbutala, jeśli ktoś się zastanawiał, czy można ją ciąć, przycinać, no jak widzicie, można z całkiem niezłym skutkiem. W tej chwili te listki wyglądają całkiem fajnie. Myślę, że wróci ta roślinka niedługo do swojego poprzedniego wyglądu. Także jak ktoś chce, to niech ją chlasta tam nierówno z podłożem, no może troszeczkę wyżej.
A ja żegnam wszystkich i do usłyszenia niebawem.